Pomimo złożoności naszego codziennego życia, prawa rządzące wszechświatem wydają się proste. Most utrzymuje mój ciężar. Płynąca pod nim woda zawsze kieruje się w dół. A jeśli rzucę tym kamieniem, poleci w przewidywalny sposób. Jednak gdy naukowcy zaczęli się przyglądać najdrobniejszym elementom materii, ta pewność zniknęła. Znaleźli dziwaczny świat mechaniki kwantowej. We wnętrzu wszystkiego, co nas otacza, znajduje się wszechświat zupełnie inny od naszego. Parafrazując jednego z twórców teorii kwantów, to, co uważamy za rzeczywiste, składa się z rzeczy, których nie można uważać za rzeczywiste. Około 100 lat temu naukowcy rozpoczęli podróż w głąb króliczej nory. Trafili do niezwykle dziwnego świata. Odkryli, że rzeczy mogą przebywać tam w dwóch miejscach jednocześnie. A o ich losie decyduje przypadek. Oraz, że rzeczywistość wymyka się zdrowemu rozsądkowi. Mogło się okazać, że cała nasza wiedza o świecie jest błędna. Sekrety fizyki kwantowej, koszmar Einsteina. Historia tego naukowego szaleństwa zaczyna się niepozornie. Berlin, rok 1890. Niemcy są młodym państwem, które chce się uprzemysłowić. W zjednoczonych Niemczech założono wiele firm przemysłowych, które wydały fortunę na europejski patent nowego wynalazku Edisona – żarówki. Żarówka uosabiała nowoczesną technologię i symbolizowała postęp. Zakłady przemysłowe szybko odkryły, że mogą nieźle zarobić, budując lampy uliczne dla nowego cesarstwa. Nie wiedziały jednak, że rozpoczną naukową rewolucję. Ten niepozorny przedmiot jest odpowiedzialny za powstanie najważniejszej teorii naukowej, mechaniki kwantowej, której badaniami się zajmuję. W roku 1900 żarówka sprawiała pewien dziwny problem. Wiedziano, że podgrzane elektrycznością włókno żarowe świeci. Nie rozumiano jednak, jakie zjawisko fizyczne za to odpowiada. Związek pomiędzy temperaturą włókna żarowego a jego barwą pozostawał tajemnicą. Tajemnicę tę chciano rozwiązać. Niemieckie państwo starało się pomóc, by wyprzedzić konkurencję. W 1887 roku niemiecki rząd zainwestował olbrzymią sumę w stworzenie Cesarskiego Instytutu Fizyczno-Technicznego w Berlinie. W roku 1900 zatrudniono tu inteligentnego i nieco rygorystycznego naukowca Maxa Plancka. Kwanty były teoretycznym założeniem, któremu nie poświęcałem uwagi. Planck zajął się z pozoru prostym pytaniem. Dlaczego temperatura włókna wpływa na barwę światła? Aby pokazać, o co dokładnie chodzi, pojadę rowerem ze staroświecką lampą zasilaną przez dynamo. Im szybciej jadę, tym jaśniejsze jest światło. Z prędkością rośnie ilość generowanej elektryczności, włókno robi się cieplejsze, a światło jaśniejsze. Jednak poziom jasności nie jest jedyną zmianą. Zmienia się też barwa.
Gdy przyspieszamy, przechodzi z czerwonej w pomarańczową i żółtą. Teraz dam z siebie wszystko. Włókno robi się jeszcze gorętsze. Jednak choć światło jest jaśniejsze, barwa się nie zmienia. Jest żółto-biała. Dlaczego nie robi się bardziej niebieska? Aby rozwiązać zagadkę, Planck zbudował to. Promiennik zupełny. Tę specjalną tubę podgrzewano do określonej temperatury, aby zmierzyć barwę, czyli częstotliwość produkowanego przez nią światła. Ponad 100 lat później Instytut wciąż wykonuje takie pomiary, jednak ze znacznie wyższą precyzją. W środku panuje temperatura 841 stopni Celsjusza. Czuję emitowane ciepło. Środek świeci na pomarańczowo. Podobną barwę ma lampka naszego roweru, kiedy jedziemy wolno. Czas na jeszcze wyższą temperaturę. W środku mamy 2000 stopni Celsjusza. Światło jest dużo jaśniejsze i bielsze. Aby uzyskać taką intensywność i barwę, potrzeba około 40 kW. To odpowiednik 400 fizyków pedałujących niezwykle szybko albo wszystkich uczestników Tour de France. Światło jest bielsze, jednak ma barwę czerwono-białą. Niebieskiego jest tu bardzo mało. Dlaczego dużo łatwiej jest uzyskać czerwień? W dalszej części widma, za barwą niebieską, znajduje się ultrafiolet, który praktycznie nie powstaje. Nawet na Słońcu. Na Słońcu temperatura wynosi 5500 stopni Celsjusza, jednak produkuje ono głównie białe światło widzialne. Mimo wysokiej temperatury powstaje wyjątkowo mało światła ultrafioletowego. Dlaczego tak trudno uzyskać ultrafiolet? To niezrozumiałe zjawisko kłopotało naukowców do tego stopnia, że nazwali je katastrofą w nadfiolecie. Planck wykonał ważny krok ku rozwiązaniu problemu. Odkrył zależność matematyczną między barwą światła, czyli jego częstotliwością, a jego energią, ale nie rozumiał tego związku. Jednak to kolejna anomalia wywołała prawdziwą sensację. Pod koniec XIX wieku naukowcy badali nowo odkryte fale radiowe i ich przekazywanie. W tym celu budowali takie urządzenia. Wirujący dysk generował olbrzymie napięcie, dzięki któremu pomiędzy metalowymi kulami przeskakiwały iskry. Podczas eksperymentów odkryto nieoczekiwaną właściwość światła. Gdy kule były oświetlane silnym źródłem światła, iskry łatwiej przeskakiwały. Wskazywało to na tajemniczy związek między światłem a elektrycznością. Aby zbadać to zjawisko, użyto takiego elektroskopu ze złotą folią. To precyzyjniejsza wersja tamtego iskiernika. Najpierw muszę go naładować. Dostarczam nadmiaru elektronów, które odpychają płatki folii. Zacznę od oświetlenia metalu czerwonym światłem. Nic się nie dzieje. Folia nie rusza się, nawet gdy światło jest mocniejsze. Teraz wypróbujemy niebieskie światło bogate w ultrafiolet. Folia natychmiast reaguje.
Światło usuwa z folii ładunek elektryczny. W jakiś sposób pozbywa się elektronów, które wprowadziliśmy. Jednak dlaczego ultrafiolet robi to dużo lepiej niż światło czerwone? Tę zagadkę nazwano zjawiskiem fotoelektrycznym. Katastrofa w nadfiolecie oraz zjawisko fotoelektryczne były dla fizyków nie lada problemem. Zagadki te nie mogły zostać wyjaśnione przez ówczesną naukę. Jednoznacznie stwierdzała ona bowiem, że światło jest falą. Światło wokół nas zachowuje się jak typowa fala. Spójrzcie na cień mojej dłoni. Jego krawędzie są niewyraźne. Światło uderzające w krawędź dłoni zostaje lekko załamane, podobnie jak fale wokół przeszkody. To typowe zachowanie fal. Pora na inny, piękny przykład. Spójrzcie na te bańki mydlane. Gdy je oświetlimy, pokażą się ładne, kolorowe wzory. Łatwo to wyjaśnić, przyjmując, że światło jest falą, która odbija się od cienkich zewnętrznych i wewnętrznych warstw bańki mydlanej i rozszczepia na kolory tęczy. Tak jak zmarszczki na powierzchni wody. Światło było zmarszczkami energii przemierzającymi kosmos. Uznawano to za równie oczywiste jak kulistość Ziemi. Teoria działała w przypadku cieni i baniek mydlanych, jednak katastrofa w nadfiolecie oraz zjawisko fotoelektryczne zaczęły ją podważać. Dlaczego światło miało takie własności? Aby zrozumieć absurdalność tej sytuacji, przyjrzyjmy się zachowaniu fal w wodzie. Oto zbiornik falowy Królewskiego Towarzystwa Ratowniczego. Zespoły ratownicze uczą się tu pracować w różnych rodzajach fal. Na początek mamy małe, 30-centymetrowe fale. Mają niską energię, która nie wystarcza do zrzucenia puszki ustawionej na innej puszce. Jednak gdy fale mają 1,5 metra, sytuacja diametralnie się zmienia. Miotają mną na wszystkie strony. Nie mogę utrzymać górnej puszki. Wnioski są jasne. Większe fale mają większą moc. Z łatwością poruszają badaczem i puszkami. Jeśli światło jest falą, to silniejsze światło powinno wybijać więcej elektronów. Było jednak inaczej. Nawet bardzo intensywne czerwone światło nie wybijało elektronów z metalu. O dziwo, słaby ultrafiolet zadziałał natychmiast. Teoria światła jako fali nie sprawdzała się. Aby rozwiązać problem, potrzebny był nieprawdopodobny pomysł. W 1905 roku wpadł na niego ktoś, o kim na pewno słyszeliście. Albert Einstein. Rozsądna definicja rzeczywistości nie dopuści istnienia mechaniki kwantowej. Oto berlińskie obserwatorium Archenholda. Na jego dachu znajduje się przedziwna konstrukcja z żelaza i stali. Nie jest to jednak działo, a teleskop. Gdy powstał w 1896 roku, był jednym z największych przyrządów tego typu. Stał się więc ważnym ośrodkiem popularyzowania nauki. Albert Einstein wygłosił tu sławny wykład o teorii względności. To ona zapewniła mu sławę. Jednak Nagrodę Nobla otrzymał za coś innego.
1905 roku stworzył też nową teorię wyjaśniającą zjawisko fotoelektryczne. Jego pomysł był rewolucyjny i niemal obrazoburczy. Twierdził, że nie powinniśmy uważać światła za fale, lecz za strumień drobnych cząstek poruszających się jak pociski. Cząstkę światła nazwał kwantem. Dla Einsteina kwant był porcją energii. Choć w 1905 roku pojęcie było znane, pomysł, że światło może być kwantem, zdawał się szalony. Wnioski wynikające z koncepcji Einsteina rozwiązały jednak wszystkie problemy, jakie sprawiało światło. Spróbuję to wyjaśnić poprzez analogię. Jak to z analogiami bywa, jest niedoskonała, ale wyjaśnia, dlaczego koncepcja światła jako strumienia cząstek rozwiązuje tajemnicę zjawiska fotoelektrycznego. Czerwone piłeczki symbolizują proponowane przez Einsteina kwanty światła. Z kolei puszki to znajdująca się w metalu elektryczność. Podczas eksperymentu usunięto elektryczność z metalu, oświetlając go. Ja z kolei będę próbował zrzucić puszki za pomocą piłeczek. Żadnego efektu. Zupełnie jak z czerwonym światłem. Według Einsteina cząstka światła czerwonego ma bardzo niską energię, ponieważ barwa ta ma niską częstotliwość. Nawet bardzo intensywne światło o wielu cząstkach nie wybije elektronów z metalowej płytki. Podobnie jak czerwone piłeczki. Teraz użyję cięższych, niebieskich piłeczek golfowych. Spróbuję strącić nimi puszki. Są jak światło ultrafioletowe podczas eksperymentu. Każda cząstka światła ma więcej energii, ponieważ ultrafiolet ma wyższą częstotliwość. Słabe światło ultrafioletowe wystarczy więc, aby wybić elektrony z metalu i sprawić, że folia opadnie. Einsteinowska teoria, zgodnie z którą światło składa się z cząstek zwanych kwantami, wyjaśnia zjawisko fotoelektryczne. Gdy ją poznałem, byłem zachwycony prostotą tego rozwiązania. Idea Einsteina rozwiązała też problem Plancka z żarówką. Powstaje więcej światła czerwonego niż ultrafioletu, ponieważ kwanty ultrafioletu wymagają dużo więcej energii. Niemal 100 razy więcej. Nic dziwnego, że jest ich tak mało. Na początku XX wieku rozpoczęła się prawdziwa rewolucja. Fizyka wywodząca się od Newtona i Laplace'a już nie wystarczała i potrzebne było nowe podejście. To był prawdziwy przełom. Tak zaczęła się współczesna fizyka. Teoria Einsteina stworzyła jednak przedziwny paradoks, który przeczył rozsądkowi. Na przykładzie cieni i baniek udowodniliśmy, że światło jest falą. Okazało się jednak, że jest też cząstką, einsteinowskim kwantem, który tłumaczył zjawisko fotoelektryczne i katastrofę w nadfiolecie. Kilka lat po tym, jak Einstein przedstawił swoją szaloną teorię, paradoks stał się jeszcze poważniejszy i dużo dziwniejszy.
Intrygująca tajemnica światła miała się stać podstawą rozważań o naturze rzeczywistości. Rok 1922. Zachód ogarnia rewolucja. Rewolucja kulturalna. James Joyce's Ulysses is published. Wydany zostaje Ulysses Joyce'a. Strawiński jest u szczytu kariery. Chaplin prezentuje swój pierwszy poważny film, a Imperium Osmańskie upada. Europa wciąż nie otrząsnęła się z wielkiej wojny, na której zginęły miliony ludzi. Rosją rządzą bolszewicy, a hitem eksportowym USA jest jazz. W sztuce, polityce, literaturze i ekonomii panowało głębokie pragnienie zmiany. Rodził się modernizm. Wielu się ze mną nie zgodzi, ale uważam, że zmiany, które wstrząsnęły wtedy fizyką, przyćmiły to wszystko i miały znacznie ważniejsze konsekwencje. Zaczęło się od odkrycia, że światło jest zarazem falą i cząstką, a skończyło się na spektakularnej walce największych umysłów nauki o najwyższą stawkę, naturę rzeczywistości. Z jednej strony była nowa fala naukowców-rewolucjonistów, którym przewodził duński fizyk Niels Bohr. Po drugiej stronie stał zdroworozsądkowy Albert Einstein, znajdujący się u szczytu kariery. Był nie lada oponentem. Walka ciągnęła się przez dziesięciolecia i pod pewnymi względami trwa do dziś. Bitwy toczono na uniwersytetach, konferencjach, w barach i kawiarniach. Doprowadzała dorosłych ludzi do płaczu. Wszystko zaczął banalny eksperyment. O dziwo nie dotyczył nawet światła. Chodziło o cząstki odpowiadające za elektryczność. W połowie lat 20. XX wieku w laboratoriach Bella w New Jersey odkryto nieoczekiwaną cechę elektronów. Wcześniej uważano, że elektrony to cząstki materii, drobne cząsteczki przypominające miniaturowe bile. Podczas eksperymentu sprawdzano rozpraszanie się elektronów w krysztale. Strumień cząstek z działa elektronowego skierowano na ekran z dwiema szczelinami. Elektrony, które przeniknęły przez szczeliny, uderzały w kolejny ekran z tyłu. Odkrycie naukowców zaszokowało świat fizyki. Aby zrozumieć dlaczego, przyjrzymy się podobnemu eksperymentowi z falami wodnymi. Przygotowałem prosty eksperyment. Umieściłem na rzutniku zbiornik wytwarzający fale. Generator tworzy fale przepływające przez dwie szczeliny. Rzutnik wyświetla te fale na ścianie. Po pokonaniu szczelin fale zaczynają się rozchodzić i nakładają się na siebie. Gdy grzbiety się spotykają, fale się sumują i powstaje większa fala. Jednak gdy grzbiet trafi na dolinę, następuje wygaszenie. W ten sposób powstają charakterystyczne linie tworzące typowy obraz interferencyjny fal.
jasne i ciemne pasma. Za każdym razem, gdy obserwujemy obraz interferencyjny, mamy do czynienia ze zjawiskiem falowym. Zgadnijcie, co zobaczono w New Jersey. Elektrony, czyli drobne cząsteczki przechodzące przez dwa otwory, tworzyły identyczny wzór, jasne i ciemne pasmo. Najpierw odkryto, że światło, które uważano za fale, zachowywało się jak cząstki, a teraz uważane za cząstki elektrony zachowywały się jak fale. Ale to nie koniec. Obraz interferencyjny nie był produktem całego strumienia elektronów. Eksperyment powtórzono w laboratoriach na całym świecie, za każdym razem wystrzeliwując w kierunku ekranu jeden elektron. Z początku wydaje się, że elektrony lądują w losowych miejscach. Stopniowo jednak powstaje obraz interferencyjny. To naprawdę niezwykle dziwne. W przypadku eksperymentu z falami wodnymi obraz powstaje, ponieważ każda z fal przechodzi przez obie szczeliny i dochodzi do interferencji jej dwóch części. Tutaj jednak przez szczeliny przechodzi naraz tylko jeden elektron. Składają się jednak na obraz interferencyjny. Pojedyncze elektrony muszą się zachowywać jak fale. Szukając wyjaśnienia, zespół Bohra stworzył mechanikę kwantową, szaloną teorię, która uwzględniała sprzeczności oraz ignorowała to, że zjawiska praktycznie nie da się zrozumieć. Niels Bohr powiedział, jeśli teoria kwantowa nie wstrząsnęła tobą, to jej nie zrozumiałeś. Dlatego też za pomocą drobnego elektronu zagłębiamy się w serce rzeczywistości. Przygotujcie się na szok, bo tylko tak można zareagować na to, co się dzieje, gdy pojedynczy elektron przechodzi przez szczeliny i uderza w ekran. Zgodnie z mechaniką kwantową poruszającego się elektronu nie możemy opisać jako obiektu fizycznego. Możemy jedynie mówić o szansach na to, gdzie on się znajduje. W jakiś sposób ta losowa fala przechodzi przez obie szczeliny, tworząc obraz interferencyjny niczym fala wodna. Kiedy uderza w ekran, możliwość istnienia elektronu zmienia się w jego faktyczną obecność. Podkreślę niesamowitość tego zjawiska poprzez analogię. Zakręcę monetą. Dopóki się obraca, widzę plamę i nie mogę powiedzieć, na którą stronę patrzę. Jednak zatrzymując ją, zmuszam ją do pokazania strony. Wcześniej nie była ani orłem, ani reszką, a mieszanką obu stron. Zatrzymując ją, sprawiłem, że strona została wybrana. Według Bohra i jego zwolenników to właśnie działo się z elektronami. W pewnym sensie podczas obrotów moneta pokazuje zarówno orła, jak i reszkę. Podobnie losowa fala elektronu przechodzi jednocześnie przez obie szczeliny. Moneta pokazuje orła. A nasza probabilistyczna fala uderza w ekran i dopiero wtedy staje się cząstką. Świat kwantów nie przypominał niczego, co dotąd znano. Trudno dostatecznie podkreślić szaleństwo tego zjawiska. Bohr twierdził, że nie można znać położenia elektronu, dopóki nie zostanie zmierzony. Nie chodzi o to, że nie wiemy, gdzie on się znajduje. Wydaje się, że elektron jednocześnie znajduje się wszędzie. Elektrony to jedne z najpowszechniejszych cząstek tworzących rzeczywistość.
Bohr twierdził jednak, że powołujemy je do istnienia dopiero, gdy ich szukamy. Zupełnie jakby pomiędzy nami a światem kwantów była zasłona, a za nią nie ma żadnej pewnej rzeczywistości, a jedynie jej potencjał. Cząstki powstają dopiero, gdy próbujemy na nie spojrzeć. To właśnie interpretacja kopenhaska. Choć pomysły Bohra brzmiały przekonująco, wiele osób całkowicie je odrzucało. Ich naturalnym przywódcą został najpotężniejszy człowiek nauki. Albert Einstein szczerze nienawidził tej interpretacji. Podsumował ją mówiąc: czy księżyc przestaje istnieć, gdy na niego nie patrzę? Nie był z niej zadowolony, ponieważ narzucała wiedzy limity, których według niego nie powinno być. Uważał, że można to wytłumaczyć za pomocą lepszej teorii. Przez kolejną dekadę Einstein i Bohr zażarcie kłócili się o to, czy mechanika kwantowa oznacza rezygnację z pojęcia rzeczywistości. W końcu Einstein uznał, że wygrał spór wspólnie z Nathanem Rosenem i Borysem Podolskim. Był przekonany, że znalazł krytyczny błąd w interpretacji kopenhaskiej, zgodnie z którą rzeczywistość powstaje, gdy się jej przyglądamy. Argumentacja Einsteina opierała się na elemencie teorii kwantów, który jest nazywany stanem splątanym. Splątanie to niezwykle bliski związek pary cząstek kwantowych, których los jest ze sobą związany, na przykład jeśli powstały w wyniku jednego wydarzenia. Wyobraźmy sobie te dwie cząstki jako wirujące monety. Przyjmijmy, że monety symbolizują elektrony powstałe w wyniku jednego wydarzenia, a następnie rozdzielone. Według mechaniki kwantowej są skorelowane i wiele ich własności jest powiązanych, bez względu na lokalizację monet. Według interpretacji kopenhaskiej żadna z monet nie pokaże orła ani reszki, dopóki tego nie sprawdzimy, ponieważ te strony nie istnieją. W wyniku splątania sytuacja dodatkowo się komplikuje. Gdy zatrzymamy pierwszą monetę i wypadnie orzeł, w wyniku skorelowania stanu na drugiej jednocześnie wypadnie reszka. Oto najważniejszy szczegół. Nie możemy przewidzieć wyniku pomiaru, a jedynie to, że uzyskamy przeciwieństwa. Einstein to wykorzystał. Musiało to bowiem oznaczać, że między monetami istnieje związek przeczący logice. Wygląda na to, że obie monety potajemnie się komunikują. Natychmiastowo przez czas i przestrzeń, nawet jeśli jedna będzie na Ziemi, a druga na Plutonie. Einstein nie chciał uwierzyć w natychmiastową komunikację. Zgodnie z jego teorią względności, nic nie może być szybsze od światła, nawet informacja. Skąd jedna moneta miałaby natychmiast wiedzieć, którą stronę pokazuje druga? Lekceważąco nazwał to zjawisko upiornym działaniem na odległość i twierdził, że dyskredytuje ono interpretację kopenhaską. Co więcej, miał lepszy pomysł. Einstein sądził, że istnieje prostsze wytłumaczenie. To, którą stronę pokażą nasze monety, zostało ustalone na długo przedtem, nim zaczęliśmy je obserwować. Mimo że wydaje się, że moneta wybiera pomiędzy orłem a reszką w momencie obserwacji, do samego wyboru doszło wcześniej, po prostu go nie widzieliśmy. Według Einsteina cząsteczek kwantowych nie można porównać do naszych monet. Przypominają raczej parę rękawiczek włożonych do dwóch pudełek.
Nie wiemy, która rękawiczka jest w którym pudełku, jednak jeśli znajdziemy prawą, będziemy wiedzieli, że w drugim pudełku jest lewa. Nie potrzeba tu upiornego działania na odległość. Obserwacja nie wpłynęła na rękawiczki. Od samego początku jedna była lewa, a druga prawa. Zmieniła się tylko nasza wiedza. Które spojrzenie na rzeczywistość jest prawdziwe? Monety Bohra, które są rzeczywiste tylko, gdy na nie patrzymy i magicznie się ze sobą komunikują? A może rękawiczki Einsteina, które pozostają ukryte, lecz od początku mają swoje strony? Obiektywna rzeczywistość istnieje, czy też nie? Gdy pod koniec lat 30. wybuchła wojna, nie potrafiono odpowiedzieć na to pytanie. Spór o zrozumienie natury rzeczywistości znalazł się w impasie. Europę ogarnęła wojna, a wielu wiodących naukowców uciekło do Stanów Zjednoczonych. Gdy II wojna światowa przeszła w zimną wojnę, dzięki olbrzymim dotacjom i nowej wizji przyszłości, amerykańska nauka rozkwitła. Po wojnie fizycy zaczęli wykorzystywać reguły mechaniki kwantowej podczas pracy z atomami oraz badań interakcji elektronów i światła. Nikt nie martwił się filozoficzną stroną teorii, bo nie była potrzebna, by dokonywać postępów. Odstawiono ją na boczny tor. Teoria kwantów pozwoliła dobrze zrozumieć półprzewodniki, które zapoczątkowały epokę elektroniczną. Dzięki niej powstały lasery, które zrewolucjonizowały komunikację. Pozwoliła też rozwinąć medycynę i stworzyć energetykę jądrową. Teoria kwantów sprawdzała się tak dobrze, że większość fizyków świadomie ignorowała obiekcje Einsteina. Nie przeszkadzały im, ponieważ teoria działała. Stworzyli nawet powiedzenie zamknij się i obliczaj. Ceną tego sukcesu było zamiecenie pod dywan sporu o rzeczywistość kwantowego świata. Pośród tego sukcesu i pragmatyzmu niewielu naukowców wciąż interesowało się prawdą. Na początku lat 60. pewien samotny badacz rozwiązał ten problem raz na zawsze. Bohr był niekonsekwentny oraz celowo nielogiczny i miał rację. Einstein był konsekwentny, logiczny oraz racjonalny i się mylił. John Bell nie jest specjalnie sławny. Jednak dla nas fizyków jest bohaterem. Miał nieortodoksyjne podejście i nie bał się wyrażać poglądów. Historia jego sukcesu jest jeszcze bardziej zadziwiająca, jeśli weźmiemy pod uwagę jego początki. Przyszedł na świat w ubogiej rodzinie w Belfaście w latach 20. Jego ojciec sprzedawał konie. Rodzina z trudem opłaciła jego studia fizyczne na Uniwersytecie Królowej. Jako jedyny członek rodziny ukończył jakąkolwiek szkołę. Był ciekawski, wybuchowy i uparty. Poznałem go w roku 89, na rok przed jego śmiercią. Jechaliśmy windą po debacie na temat mechaniki kwantowej podczas konferencji w USA. Bardzo chciałem coś powiedzieć i napomknąłem, że wnioski prelegentów były szalone. Przeszył mnie wzrokiem i przestraszyłem się, że zaprzepaściłem szansę na karierę. Wychodząc z windy powiedział: zgadzam się. Nie słyszeli w ogóle o problemie Helu? Do dziś nie wiem, o co chodziło z Helem, ale bardzo mi ulżyło, że podzielał moje zdanie.
Długo pracował w brytyjskim Centrum Badań Jądrowych w Harwell, gdzie stworzono wczesny, doświadczalny reaktor jądrowy. To tutaj zaczął rozważać niepokojące pytania wynikające z teorii kwantów. Czy świat kwantów istnieje tylko, gdy jest obserwowany? A może na odkrycie czeka coś więcej? Nie dawało mu to spokoju do tego stopnia, że zaczął podejrzewać, że w teorii kryje się błąd. Stwierdził, nie chcę powiedzieć, że jest błędna, ale coś mi tu śmierdzi. Na początku lat 60. Bell postanowił rozwiązać problem znajdujący się w Centrum Fizyki Kwantowej. Było to nie lada wyzwanie. W końcu jak można sprawdzić, czy coś jest rzeczywiste i istnieje, gdy tego nie obserwujemy? Jak zajrzeć za zasłonę, nie odsłaniając jej? Bell znalazł błyskotliwe rozwiązanie. To jedna z najbardziej pomysłowych koncepcji w historii fizyki. Oraz jedna z najtrudniejszych do zrozumienia i wytłumaczenia. Spróbuję to jednak zrobić. Wybaczcie kolejną analogię. Tym razem zagramy w karty o najwyższą stawkę. Naturę rzeczywistości. Gramy przeciw tajemniczemu kwantowemu krupierowi. Karty symbolizują dowolne cząstki subatomowe, a nawet fotony, czyli kwanty światła. Wynik rozgrywki pokaże, kto miał rację, Einstein czy Bohr. Zasady gry są zwodniczo proste. Krupier rozdaje dwie karty kolorem do dołu. Jeśli mają ten sam kolor, wygrywam. Jeśli kolory są różne, przegrywam. Mam czerwień, więc potrzebuję drugiej czerwonej karty. Przegrałem. I znów różne kolory. Dwie przegrane. Cztery razy z rzędu. Przegrałem 6 razy z rzędu. Chyba znam strategię krupiera. Talia została wcześniej ustawiona, żeby w każdej parze były różne kolory. Oszustwo można jednak ujawnić w prosty sposób. Zmienimy zasady gry. Tym razem wygram, jeśli kolory będą przeciwne. Jednak kwantowy przeciwnik znów wygrywa w każdym rozdaniu. Ponownie jednak mogłem paść ofiarą oszustwa. Kiedy nie patrzyłem, krupier mógł zamienić talię na taką, która jest ułożona w sposób, któremu odpowiada. Teraz wszystkie pary są takiego samego koloru. Einstein uważał, że wszystkie talie były zawczasu przygotowane. Twierdził, że tak jak rękawiczki znajdowały się już w pudełkach, nasz krupier ustawiał kolejność kart. Bohr miał inne podejście. Uważał, że czerwień i czerń nie istnieją, dopóki nie odwrócimy karty. Bell stworzył genialny sposób na ustalenie, który z wielkich naukowców ma rację. Oto jak to zrobił. Nie powiem krupierowi, czy wygrywają karty tego samego, czy różnych kolorów, dopóki nie rozda kart. Ponieważ nie może przewidzieć, które zasady wybiorę, nie może też odpowiednio ustawić kart. Nie zagwarantuje sobie zwycięstwa. Ale czy na pewno? Teraz wygrywają różne kolory. Okay.
Przegrałem. A teraz zwyciężają identyczne. Docieramy do sedna koncepcji Bella. Jeśli liczba wygranych i przegranych będzie identyczna, to Einstein ma rację. Krupier jest tylko zdolnym oszustem. Rzeczywistość trudno zrozumieć, ale obiektywnie istnieje. A jeśli przegram, będę zmuszony przyznać, że nie ma sensownego wytłumaczenia. Karty muszą wysyłać swoim parom potajemne sygnały przez czas i przestrzeń, zaprzeczając całej naszej wiedzy. Muszę przyznać, że na podstawowym, kwantowym poziomie rzeczywistości nie można poznać. Bell przedstawił tę koncepcję w formie jednego równania, które wyjaśnia to, co wydawało się nierozwiązywalne, istotę rzeczywistości. John Bell opublikował swoją koncepcję w roku 64. Spotkał się z całkowitym milczeniem społeczności naukowej. Nie było reakcji. Wygląda na to, że świat nie był na to gotowy. Być może myślano, że równania nie można udowodnić. A może nikt nie chciał tego sprawdzać. To jednak miało się zmienić. Źródło tej zmiany było niespodziewane. W USA panował kryzys związany z wojną wietnamską, aferą Watergate, feminizmem i czarnymi panterami. W tym czasie grupa fizyków hipisów pracowała na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii. Jak wszyscy hipisi, palili trawkę, brali LSD i dyskutowali o buddyzmie oraz telepatii. Interesowali się też mechaniką kwantową. Pasowała do ich dziwacznego spojrzenia na rzeczywistość. Hippisowska fizyka New Age zainteresowała społeczeństwo. Ludzie czytali książki łączące teorie kwantów ze wschodnim mistycyzmem. Książki takie jak Tao Fizyki, Tańczący Mistrzowie Wuli oraz moja ulubiona, Poza czasoprzestrzenią ku rozwiązaniu nierozwiązanego. Najważniejsze dla historii mechaniki kwantowej było to, że ci hipisowscy fizycy interesowali się też eksperymentem myślowym Einsteina i jego implikacjami dla rzeczywistości. Uważali, że potajemna komunikacja proponowana przez Bohra potwierdza ich pomysły. Jeśli dwie cząstki komunikują się w nadprzyrodzony sposób, to pozazmysłowość, telepatia i jasnowidzenie też mogą być prawdziwe. Musieli tego tylko dowieść. W 76 roku odkryli, że za pomocą matematycznych sztuczek mogli sprawdzić równanie Bella. John Clauser pożyczył sprzęt z laboratorium, w którym pracował, i przygotował test mający sprawdzić prawdziwość teorii kwantów. Oto zdjęcie tego eksperymentu, przygotowanego z pomocą niepotrzebnego oraz skradzionego sprzętu. Później eksperyment powtórzył Alain Aspé, otrzymując wiarygodniejszy wynik. Ponad 10 lat po tym, jak Bell zaproponował swoje równanie, można je było poddać próbie. Oto współczesna wersja eksperymentu, który przeprowadzili John Clauser i Alain Aspé. Kryształ rozdziela światło laserowe w pary splątanych fotonów, tworząc dwa precyzyjne promienie.
Fotony są odbijane i zakrzywiane, po czym przechodzą przez czujniki. Pary fotonów są jak pary kart, które kładł zły krupier. Zbadamy ich polaryzację. To odpowiednik kolorów w mojej grze w karty. Wygrana z dwiema identycznymi kartami odpowiada dwóm fotonom z identyczną polaryzacją. W tym przypadku wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. Za pomocą tych tarcz zmierzymy inną wartość fotonów. To odpowiednik próby odgadnięcia kolorów po obu stronach kart. Włączę laser i zacznę eksperyment. Tutaj widać liczbę par fotonów wykorzystanych w eksperymencie. To odpowiednik kart w mojej grze. Wykres wskazuje prawdopodobieństwo na to, że wygram, czyli że dobrze zgaduję. Im więcej fotonów, tym większa dokładność. Skończymy przy niepewności 1%. Odpowiedź to 56 setnych. Wprowadzę tę wartość do równania i będę musiał powtórzyć eksperyment jeszcze 3 razy, aby sprawdzić 4 ustawienia tarcz. Każdy test jest jak nowy zestaw zadań dla kwantowego krupiera. Gdy dodam wartości, poznamy odpowiedź. Jeśli wyniesie poniżej 2, rację miał Einstein. Jeśli więcej, rację miał Bohr. Raz drugie ustawienie. Pamiętajcie, co ma udowodnić eksperyment. Jeśli wartość wyniesie poniżej 2, krupier oszukiwał. Tak twierdził Einstein. Otrzymałem 82 setne. Czas na trzeci test. Jednak jeśli wynik wyniesie więcej niż 2, kart nie można ułożyć i w grę wchodzi inne prawo. Trzeci wynik to minus 59 setnych. Czas na czwarty test. Ostatni numer wyjawi nam, czy świat kieruje się rozsądkiem, czy też może czymś znacznie dziwniejszym. Oto nasz ostatni wynik. 56 setnych. Wyłączę laser i obliczę wynik. Proszę bardzo, 2,53 setne. Wynik jest wyższy od 2. Mamy dowód na to, że Albert Einstein się mylił, a Niels Bohr miał rację. To niezwykle ważny wynik. Udowadnia, że koncepcja rzeczywistości według Einsteina nie może być prawdziwa. Za pomocą naszego eksperymentu nie da się okantować natury. Własności splątanych fotonów nie mogły być ustalone od samego początku. Pojawiają się dopiero, gdy je zmierzymy. Łączy je coś dziwnego, coś, czego nie możemy wyjaśnić, ani nawet wyobrazić sobie inaczej niż za pomocą matematyki. Co dziwniejsze, fotony stają się rzeczywiste tylko, gdy je obserwujemy. W pewnym sensie oznacza to, że Księżyc faktycznie nie istnieje, gdy na niego nie patrzymy. To przeczy rozsądkowi. Nic dziwnego, że pod koniec życia Einstein napisał: 50 lat wysiłku umysłowego nie przybliżyło mnie do odpowiedzi na pytanie, czym są kwanty światła. Wszystkim wydaje się, że to wiedzą, jednak nie mają racji. Eksperyment to potwierdza. Nie rozumiemy, co tu się dzieje. Powinniśmy jednak szukać odpowiedzi. Marzenie Einsteina o znalezieniu rozsądnego wyjaśnienia zostało rozwiane. Jednak uważam, że nie oznacza to, że świat fizyczny nie istnieje.
Podobnie jak on, sądzę, że może istnieć prostsze wyjaśnienie dziwnych efektów mechaniki kwantowej. Jedno jest jednak pewne. Bez względu na to, czy istnieją jakieś nadnaturalne więzi, równoległe rzeczywistości i czy powołujemy rzeczywistość do istnienia patrząc na nią, dziwactwa kwantowego świata nie znikną. Zawsze gdzieś się ujawnią. ...120 lat temu żarówka zapoczątkowała największą rewolucję naukową w historii. Naukowcy do dziś używają potężnych źródeł promieniowania, na przykład rentgenowskiego, aby poznawać tajemnice przyrody. Oto Diamond Light Source, największy ośrodek badawczy w Wielkiej Brytanii. Emitowane tu promienie rentgenowskie są 10 miliardów razy potężniejsze od promieni używanych do prześwietleń. Naukowcy dosłownie wbijają się w materię, by odkryć jej kwantowe sekrety. Ci naukowcy używają silnej wiązki światła, aby badać nowe materiały, które mogą przynieść niespotykany wcześniej przełom w elektronice. To pokolenie naukowców chce rozpocząć nową epokę kwantową na wzór naukowej i technologicznej rewolucji zapoczątkowanej przez pionierów z lat 20. i 30. Epokę, w której niecierpiane przez Einsteina splątanie kwantowe zapewni rewolucyjne szyfrowanie, nowe rodzaje komunikacji, superszybkie komputery oraz usprawnienia, których dziś sobie nie wyobrażamy. Mechanika kwantowa jednocześnie ekscytuje i frustruje. Jest kapryśna, przeczy zdrowemu rozsądkowi, a czasem wydaje się błędna. Codziennie nas jednak zaskakuje. Uważam, że daleko nam do pełnego zrozumienia kwantowego świata. Na odkrycie czekają jeszcze większe tajemnice przyrody. Nie mogę się doczekać, aż je poznamy. Nasza podróż do świata kwantów w kolejnym odcinku będzie jeszcze bardziej zaskakująca. Zbadamy, dlaczego jej dziwne zasady są niezbędne dla życia i jak zaskakujące zachowanie cząstek subatomowych może wpływać na ewolucję. Wersja polska na zlecenie Da Vinci Learning, Studio Armfilm. Tekst Waldemar Potocki, czytał Paweł Straszewski.